Kolejny podpunkt, podpunkt F. Jest to projekt uchwały związany z tematyką Komisji Infrastruktury, natomiast jakby też po raz kolejny na wniosek, na prośbę komisji został przygotowany przez zarząd. Ze względu na to, jak rozumiem, że dalej komisji w sprawie opiniowania umów najmu dachu pod stacje bazowe telefonii komórkowej istnieje PAT. W związku z tym zarząd przygotował stosowny projekt uchwały. W tym projekcie zarząd proponuje negatywną opinię dotyczącą zawarcia przez zespół szkół specjalnych nr 11 umowy najmu dachu w gminie Puszczulicy Dobrzyńskiej 20 z przeznaczeniem na dalszą eksploatację stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami sterującymi. Uzasadnienie jest takie jak w przypadku poprzednich projektów, które w tej analogicznych sprawach uchwaliliśmy. Tutaj wskazujemy na argumenty o szkodliwości dla ludzkiego zdrowia promieniowania wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej, na te argumenty o mocnych podstawach merytorycznych, stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia i rezolucję, powołuję się też na rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z maja 2011 roku. A także istotny jest tutaj fakt, iż miasto jak gdyby nie zdecydowało się zrealizować tej naszej prośby, tego wniosku i nie wystąpiło o opracowanie zewnętrznej, obiektywnej opinii w tej sprawie. Także taki jest projekt zarządu. Otwieram dyskusję w takim razie. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan Przewodniczący Leszek. Ja chciałem się podzielić informacjami, które udało mi się zdobyć przy okazji jednego ze spotkań, które mieliśmy gościa z przedstawiciela telefonii. Bo tak zastanawialiśmy się, dlaczego miasto się nie chce zdecydować, czy to na tego typu badania, czy to nie sfinansować w jakiś sposób, ale faktycznie zamawiając je u niezależnych ekspertów. To jest o tyle dziwne, że to badanie ma się głównie sprowadzić tylko i wyłącznie do tego, przede wszystkim do tego, żeby sprawdzić, jaka jest moc tego sygnału w poszczególnych miejscach. Oczywiście każda z tych sieci ma obowiązek to wykonywać, ale wykonuje to za swoje pieniądze, na swoje zlecenie, więc można domniemywać, że one zawsze będą dobre, te wyniki. Natomiast zapytaliśmy o koszty takich badań, wyrywkowo wykonanych. Okazuje się, że mówimy o kwotach 3-5 tysięcy złotych w skali miasta, gdzie można wyrywkowo zbadać niektóre punkty, podać do informacji radnych. To nie są żadne większe pieniądze. Więc zbadanie kilku wyrywkowych takich newralgicznych miejsc, gdzie możemy mieć największe podejrzenia o coś, mogłyby rozwiązać wątpliwości radnych, na przykład naszej dzielnicy. To jest raz. Druga sprawa. Dyrektor szkoły nie do końca skorzystał z możliwości, jakimi dysponuje. Bo ta szkoła w tym momencie już jest szkołą samofinansującą się. I tak jak inne szkoły samofinansujące się w naszej dzielnicy, nie zwracają się do nas o opinię w tej sprawie, przy przedłużaniu umów, czy przy zawieraniu nowych. Może to dokonywać na własną rękę. Dyrektor tutaj. Powiem prośbę u nas odejść, ale nie skorzystał z tego. Tyle. Skoro wniosek wpłynął. Odpowiedź musimy. Natomiast bo tutaj prośba o opinię wpłynęła nie ze szkoły, tylko z wydziału skarg. Także. No tak, ale już. Kwestia jest tego, że szkoła mogła wyrazić wcześniej. No dobrze, wpłynęło pismo, musimy stanowisko zająć. Nie wiem, czy ktoś z Państwa, Pani Radna, proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć, chociaż zawsze byłam przeciwko przyznawaniu przedłużenia najmu dachu w szkołach, to po głębszym zastanowieniu się nad, że tak powiem, finansowymi skutkami naszych umów i znając środki, jakie w końcu miasta wpływają na poszczególne szkoły, byłabym skłonna jednak zgodzić się, ponieważ na każdą szkołę ile? Niecałe 60 tysięcy daliśmy, a szkoła z wynajmu dachu pod jedną antenę dostaje około 25
5 tysięcy rocznie. Więc odcinamy szkołę jednak od dużych funduszy dla tej szkoły. Dzieci w szkołach przebywają maksymalnie 6 godzin. Ale codziennie. Wiem, że codziennie. Jest to godzin nie działa. No więc powiem szczerze, że mam duży dylemat prawny. Byłam zawsze przeciwko, a teraz skłonna byłabym jednak wydać zgodę. Tym bardziej, że ja się też informowałam innych, inne rady wszystkim szkołom wydają zgodę na podanie tego Z tym jest różnie, bo jak ja też pamiętam na konwencie przewodniczących dzielnic ten temat podniosłem, no to tam były głosy różne, no to część przewodniczących się ma takie stanowisko w tym zakresie liberalne, a inni nie. Także to nie jest tak, że wszyscy pozytywnie opiniują wszystkie dzielnice, no to nie jest tak. Ja zawsze głosowałam przeciwko, dlatego mój głos może się też tutaj trochę dziwny. Jednak się tak przemyśli pewne sprawy, no to ze sprawą finansowe skutki dla szkół są. Wiecie Państwo, ja też nie jestem jakimś i nie byłbym na pewno jakimś radykalnym przeciwnikiem, kiedy nie, w sytuacji, gdybym dysponował jakimiś merytorycznymi, twardymi argumentami właśnie w postaci takiej opinii opracowanej przez niezależnych ekspertów, jakąś niezależną od miasta i od inwestorów, od firm zajmujących się telefonią komórkową, ekspertów. W sytuacji, kiedy z takiej opinii wynikałoby, że to nie jest szkodliwe dla osób przybywających w takim budynku, to ja bym głosował za opinią pozytywną, bezwzględnie. Tylko, że tutaj, jak gdyby tutaj jeszcze dochodzi ta niechęć miasta do przeznaczenia, no jak tutaj wynika z tego, co mówi przewodniczący Mleczko, no nie, naprawdę bardzo niewielki w skali miasta środków na opracowanie takiej opinii. W tej sytuacji uważam, ja z czystym sumieniem nie mogę podnieść ręki za opinią pozytywną w sytuacji, gdy być może jest to szkodliwe dla zwłaszcza dzieci przebywających codziennie tam po 6, po 7 godzin w takim budynku. No. Ale to oczywiście to każdy ma prawo do swojego zdania i będzie głosował w zgodzie ze swoim sumienia. Pan pierwszy Jarosław Kajnański. Może Państwo powiedzieli bardzo jasno i prosto, że Rady Miasta i Policja mają nowy piasek przed problemem. Tak? A z jakiego powodu? Ze względu na to, że w ten sposób poprzez stawianie tych maszków jest łatwiej kurczę tych szkół. A miasto nie ma pieniędzy na oświatę. Widzimy, co pani wiceprezydent robi ze światą. Więc jeżeli szkoła sobie radzi, jest zmuszona sobie radzić w ten sposób, no to jak gdyby miasto jest wybrane, prawda? Ja jestem święcie przekonany, że to jest szkodliwe, że to kiedyś rzeczywiście będzie udowodnione, ponieważ standardy europejskie, my się tutaj w delegacji na to powołujemy, wykazują po prostu, że to jest szkodliwe dla młodych organizmów. I to jeszcze raz powtarzam, Rady Miasta i magistra powołano w miasta, nie powołując niezależnych ekspertów, którzy by po prostu zrobili taką ekspertyzę, na którą można by się powołać wszystko co mieli. Znaczy ja bym odwrotne jednak stanowisko lansował miasta z tego względu, że tak jak tu kolega powiedział, to nie są koszty dla miasta. Miasto i rady tam podejmowali jakieś działania, ale generalnie gmina urywa po prostu chowa wobec piasek. Mówi rób ta co chce, prawda? Nie chce mieć sytuacji, jak się to mówi, konfliktowej i wybuchowej, żeby doszło do przepychanych, więc ceduje to na dzielnicę, prawda? Pytają się dzielnicy, dlaczego nie ma opinii miasta? Cedują dla nas, jak się to mówi, z pychaniem w dół. A czy ekspertyza jest? Oczywiście ekspertyza jest. I ekspertyzy na wszystkie anteny są. I są ekspertyzy, które zezwalają, że te anteny nie szkodzą. Jest jeden problem, to przewodniczący zauważył, że za ekspertyzę płaci użytkownik, czyli nadawca tej anteny. No jeżeli miasto wypłaciło za ekspertyzę, to wtedy można powiedzieć, że już jest całkowicie zadowolony, bo
jest to praca na zlecenie, ale teraz jest kwestia taka, jeżeli jest ekspertyza zrobiona przez firmę i ona jest fałszywa, no to należałoby tak robić coś, zgłosić co najmniej do prokuratury. Nikt tego nie sprawdza. Znaczy, właśnie nie ma tej kwalifikacji. I rób ta, co chce, dalej po prostu nie ma żadnej pracy. Następna grupa. No to jest pani rada, proszę. Ja nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę w tych projektach Komisji Inwestycji. Była mowa o stacjach transformatorowych, które są zewnętrzne lub budowane w budynek. Nie wiem, czy sobie państwo zdajecie sprawę, że one są groźniejsze niż te anteny. I nikt nie protestuje, jeżeli chodzi o budowane w budynek te stacje transformatorowe. Ja miałam okazję być w budynku, gdzie była mieszkalny, gdzie była ta stacja na parterze. Byłam na trzecim piętrze, tam wszystkie urządzenia magnetyczne szalały. To nie znaczy, że tam, no, a one są, te stacje są groźniejsze od tych anten nadawczych, bo one działają, to promieniowanie anten idzie bardziej w górę niż w dół. Proszę państwa, my nie jesteśmy pierwsi, którzy byśmy podejmowali negatywną postawę ze względu na to, że głośna była sprawa w Byżanowie Starym, że tam przy której ulicy, gdzie po prostu mieszkańcy właśnie tam z dyrekcją poprotestowali montowanie tych anten i wygrali tą sprawę. Poza tym na Bielanach bardzo głośny taki ja wiem, precedensowy przykład, że rodzice, mieszkańcy z Bielan też wygrali sprawę w sądzie przeciwko montowaniu anten. I jeżeli sąd przyzna mi rację, więc nie zacznie się posłużyć takimi argumentami, których to tutaj jakby no też tutaj na stole brakuje. Że też chodzi. Ja nie wiem, czy to w zasadzie, no to te komórki nam też szkodzą, bo my mamy. I to chodzi do tego, że my się wrócimy do tego aparatu, tego starego, dawnego, co na korbkę się kręci. Ja go tam jeszcze gdzieś mam, schowanego, także panie do mnie wracał. Ale to szkodzi, no nie, że nam nie szkodzi. No to ja nie wiem, dlaczego tak wszystko szkodzi, no szkodzi. Szkodzi naszemu rzędnikom szkodzi. Przerąbali pieniędzy, teraz we wszystkim szukają pieniędzy. W śmieciach szukają pieniędzy, w tym szukają pieniędzy. A tych ludzi umieć, a my się im tak poddajemy lekko. Ja bym się im nie poddawał naprawdę. A dlaczego? Imię czego? Imię czego? Ja mam skarpetki mieczerowane, a mam jakieś plusa koszulę kupować co tydzień za jakieś 780 zł białą prokrętuję. Dlaczego szkodzi? No my rzeczywiście zastanówmy się, nie róbmy wszystkim tego, bo tak ludziom tak widać, tak jak i tam na tym górze, w tej szkole w 55. No. Ludzie by się tych ludzi widzieli, popatrzyli na nich. Wszystko by się trzeba było zrobić. Nie jest rozbiegać, nie nam dać popatrzeć na tych ludzi, jak się tam męczą. Ci chorzy się męczą i ci ludzie się męczą. A my tak lekko, pyk. No bo dzięki, bo jesteśmy jeszcze zdrowi. Ale iść do szpitala, położyć się tam, zobaczyć. Byłem już dwa razy. Wiem, co tu jest. Może to się ja tylko jedno przewodniczącym przypominam, że raz mówiąc, po tych całych dyskusjach wielomiesięcznych uważam, że jesteśmy państwem totalnego bezprawia, bo jedne anteny są likwidowane, a drugie się buduje i co mamy? To dziękuję. W sumie uważam, że ta dyskusja u nas nie ma sensu. Ja państwu chciałem tylko powiedzieć tyle, co pan tutaj Kosz teraz powiedział, że jak wraca temat anten, to dyskusja jest na 2 godziny. Stanowisko nasze jest wiadome i niech faktycznie radni głosują według swojego sumienia. I tyle, bo będziemy tak dyskutować do 21:00 i za chwileczkę no, nic z tego nie będzie. Więc proponuję głosować i tyle, bo tak jest powyższe. Każdy według swojego sumienia głosuje i tu wiemy, kto jest za czym, no jedynie pani tutaj radna zmienia decyzję, prawda? No to jest głos w dobrym pewnie kierunku. Więc bardzo proszę panie przewodniczący. Pan przewodniczący zapomniał, że jest mężem żony dyrektor szkoły i broni swojej strony. Myślę, że pan powinien jako strona udziału w tej dyskusji.
zdrowotnych środków nikt nie może nam tutaj przedstawić. Ja jeszcze przepraszam, ale ja muszę przepraszam. Pierwsze, to temat nie dotyczy szkół 27. No nie sądzę, żebym zabierał głos w tej dyskusji. Więc sobie panie Stanisławie bardzo proszę, ale wypraszam takie wycieczki. To nie są osobiste wycieczki. Panie Przewodniczący, jeszcze może. Ja powiem tylko tyle, że moje stanowisko jest wszystkim znane na temat anten, natomiast widzę, że jeżeli dajemy zgody szkołom, to 30 metrów od mojego domu tych anten jest coraz więcej, bo prawdopodobnie zwiększają moc, prawda? I ja już mam anten, ja nie przesadzę, jak powiem, że koło 100. W związku z powyższym... Nie wiem, co jest lepsze teraz, bo widzę, że tak mnie doładowują cały czas, żeby ta moc była większa i nikt się mnie nie pytał o zdanie. Dawni się pytali o zdanie, no to wiadomo, było zdanie takie, jakie było, natomiast teraz się okazuje, że do jakiejś wysokości nie muszą pytać o zdanie, a budują to na wieży, antenę, powiedzmy tam półtora metrową i tej informacji mieszkańcom nie muszą mieć. W związku z powyższym, proszę Państwa, głosujmy tyle, każdy ma swojego głosu. Ale są plusy, ma Pan dobry zaświat. A tak. Zaświecenie. Ktoś z Państwa rady jest. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie umowy najmu dachów w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 przy ulicy Dobrzyńskiej 20, druk nr 39-13. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Komórki zostawiacie w świecie tutaj na stole. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał? Ale patrzę. Uchwała została podjęta. Nie ma zdania, to zostawiamy, bo ja. Dobra, a się zostawiam dwie. Bardziej do mnie zwołują, niż ja do mnie. Czyli co przeciwko zostawiam? Szanowni Państwo, będzie możliwość zgłoszenia przerwy i można... Co za negatywną pozostawiają? Natomiast teraz punkt 7 to jest sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska. Pan Kubla, wiem, tak? Został upoważniony do przedstawienia. Proszę bardzo. Komisja odbyła się w dniu 9 kwietnia, godzina do 17:00. Siedziby Rady. Przyjęto porządek posiedzenia. Posiedzenie uczestniczyli wszyscy członkowie. Załącznik jest stanowisko. Komisja rozpatrzyła pisma. Po pierwsze pismo w sprawie odbioru utrzymania Bogdanowskiej Zielonki Kisperu. W odbiorze, który odbył się 4 uczestniczyli pan Radny Wrona, pan Grabowski. Pismo w sprawie Urzędu Miasta Wydział Przygotowania Środowiska dotyczące wydania opinii w sprawie ochrony dachu szybkowego. Komisja przygotowała projekt uchwały w tej sprawie. Pismo z Urzędu Miasta Wydział Przygotowania dotyczy ochrony pomników przyrody. Komisja przyjęła pismo do wiadomości w tej sprawie. Pismo z Urzędu Miasta Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic dotyczące prośby o umożliwienie włożenia w siedzibach Rady Dzielnic zgody deklaracji związanych z opłatą za odbiór odpadów. I tak Państwo wiedzą, te dokumenty są tutaj w Radzie i korzystają mieszkańcy. Pismo z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dotyczące odpowiedzi na pismo wypływu ścieków z produkcji Mochnackiego. Komisja przyjęła do wiadomości. Pismo z Zarządu Instytutu dotyczące sfinansowania kosztów oboru i analizy próbek wody pobranych ze stanu położonego do terenu Parku Mochnackiego. Pismo w tej sprawie przygotuje przewodniczący komisji. Pismo Zarządu Infrastruktury Transportu dotyczące prowadzenia
zadania do wieloletniego planu finansowego Parku Dworskiej Komisja Przewodniczności. Pismo z Rady Dzielnicy do Zarządu Infrastruktury dotyczy wstępnego programu zagospodarowania Parku Dworskiego. No, to pismo jest dość obszerne, ale myślę, że jak Państwo wnosi, czyli zapoznać się wszystko tutaj z tekstem Komisji Zieleni. No i są przygotowane dwa projekty uchwał, o których będę mówił. Dobrze. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Zieleni? Rozumiem, że nie. W takim razie przechodzimy do podpunktu A, to jest projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej, wieloletniego planu inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 11 do realizacji w latach 2013-2015, druk nr 2913. Proszę o przedstawienie projektu. Uchwała dotyczy danych z wniosku, o którym mówił przewodniczący. Paragraf 1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego, rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ulicy Hejla zgodnie z powyższym zestawieniem. Mają Państwo tutaj projekt uchwały i dotyczy to lat 2013-2014-2015, kwoty 3 580 000-40 000 zł. Wydaje się zresztą dyskutować na tym wyżej komisji. No jest to sprawa potrzebna. Ten ogródek, jak wiadomo, służy tam mieszkańcom. W tej chwili w okolicy buduje się wiele budynków wielorodzinnych przy ulicy Sławka, które również będą korzystać. Także istnieje teren, istnieje możliwości, żeby ten ogródek tam rozbudować. Ja chciałem Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały. Natomiast no, po przeprowadzeniu takiej, tutaj były pewne takie obawy, czy to jest kwota, która spowoduje, że zostaną ograniczone możliwości doposażania w ramach tego zadania ogródki jordanowskie, możliwości doposażania innych ogródków znajdujących się na naszym terenie. Po analizie przeprowadzonej przeze mnie i przez ZIKIT wynika, że nie, że możemy sobie pozwolić faktycznie na rozbudowę tego ogródka przy ulicy Hejla. Natomiast na dzisiaj jak gdyby rozbudowa no, innych ogródków w takim w sensie, jak tutaj jest to proponowane, jest niemożliwa. No możemy jeszcze to postawić, ale gdyby na to pieniądze są i będą. No także tutaj to zarząd pozytywnie. Mimo pewnych wątpliwości zaopiniował ten przedłożony projekt uchwały. No, otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan Przewodniczący Krzysztof Sam. Dziękuję bardzo. Patrzę na tę uchwałę i ja nie dysponuję, że to jest potrzebne, tylko dla mnie to jest niewiarygodne. Bo tu jest tak, jak nie dostaniemy dokumentacji, to nie będziemy realizować dwóch następnych lat, czyli w zasadzie nie wiemy, co będziemy robić. Czy tu ktoś wie, w którym kierunku ma iść ta rozbudowa i co ma być za te pieniądze? Bo tu z tego nic nie wynika. Na podstawie projektu, a projektu nie mamy czego opracować. Dla mnie to jest bardzo niezrozumiałe. Ja mogę zrozumieć, że 80 tysięcy to nie wiem, to będą urządzenia i powiedzmy tak, czy tak. Ale tu z tego nic nie wiem. Dobrze. Znaczy projekt na pewno dobrze. Bo gdyby był projekt, to bym wiem. Wiem, ale jak nie ma projektu, to nie ma zadania. Projekt będziemy nawet dokonsultować i wprowadzać zmiany do projektu, tak że ten projekt nie pójdzie poza nami. Jak powstanie projekt, może nawet damy założenia, że ten projekt komisja nad tym się pochyli, zaakceptujemy projekt i później następnie wada realizacja. Panie Państwo, ja
te same osoby się, nie ukrywam, że tutaj miałem pewne wątpliwości związane z tym zadaniem, natomiast tak jak mówię, no to tutaj jak gdyby po tej analizie no, wynika, że to nie będzie nie uniemożliwi doposażenia tych pozostałych bloków, a faktycznie no, w tamtym rejonie dużo bloków powstaje, dużo WZ-ek opiniujemy, no jest zapotrzebowanie na rozbudowę tego ogródka. Park Buchacki no, to jest póki co w takiej fazie, że to na razie nastąpił wykup, powiedzmy, a zanim tam powstanie realny park, to jeszcze obawiam się parę lat, ładnych parę lat minie i... Natomiast wydaje się, że warto tutaj ten wysiłek, no znaczący wysiłek finansowy, bo tak trzeba określić, podjąć. Tak, ja po takiej dłuższej analizie to skłaniałbym się do poparcia tego projektu uchwały i o to proszę. Nie, ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie, pan radny chciałby się odnieść jeszcze do... Ja to, co pan przewodniczący mówi, no też jest taka sprawa, jak nie będzie projektu, od czego nie zaczniemy, to nie będziemy wiedzieć, co dalej. Ja bym się nie podobał, patrząc na te koszty, które tutaj powiedzieli, państwo widzą, czy projekt, a potem ma wstępnie większe nakłady, no bo potem będzie można dyskutować, jak będzie pieniędzy, to będzie inna sytuacja. Ja mam pytanie, czy komisja mniej więcej ma jakąś propozycję? Bo chcąc opracować projekt, trzeba dać jakieś wytyczne projektantowi, co on ma tam zrobić. Myślę, to już to by mi naświetliło pewną rzecz. Ja myślę, że pan za tyle, który jest akurat z tego projektu, rozmawiam z mieszkańcami, to mógłby więcej na ten temat powiedzieć. Jest takie zapotrzebowanie na pewno. Wszyscy wiemy, jak to nieodlanskie wygląda. Tutaj chodzi dokładnie o poszerzenie, zwiększenie bazy. Pan przewodniczący, ja myślę, że tutaj pan Zabdyr, że tak powiem, ten projekt przygotował, to jest, że tak powiem, bardzo rzetelny człowiek w tej komisji. I myślę, że to przemyślała. Rzeczywiście to są sprawa realizacji z lata 2014-2015. I tak naprawdę, jeżeli nie będzie dokumentacji, nie będzie projektu, to i tak wiadomo, że nic nie wykonają. Więc tutaj ja myślę, że jeżeli pan Zabdyr tutaj no, tak przygotował to myślę, że tutaj trzeba, że tak powiem, wziąć pod głosowanie, jakby, żeby iść do przodu. No. Dziękuję. Natomiast, szanowni państwo, też żeby była jasność, to my podejmujemy taką uchwałę wnioskującą o wprowadzenie do Ukrainy i WPF-u, ale my, jak nam się projekt nie będzie podobał, to my zawsze możemy od tego odstąpić. Żeby była jasność. To 3,5 tysiąca złotych, to jest początek biznesu. Nie chcę zabierać głosu, nikt poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druku nr 29-13. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie. Chcemy 17. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu B. To jest projekt uchwały w sprawie uznania zapomnienia przyrody dębu szykułkowego rosnącego przy ulicy Białoruskiej, druk nr 3013. Proszę pana radnego o przedstawienie projektu.